Kolejne dziś wiadomości. W trakcie prowadzonych dziś w gdyńskim lesie poszukiwań 44-letniego Grzegorza Borysa doszło do wypadku. Do szpitala przewieziono nieprzytomnego nurka strażaka, który brał udział w akcji na zlecenie policji. Życia mężczyzny nie udało się niestety uratować. Na razie nie wiadomo, co się tak dokładnie stało. Do wypadku doszło, kiedy mężczyzna znajdował się pod wodą. Strażak został wyciągnięty na powierzchnię nieprzytomny. W takim też stanie został zabrany do szpitala. Choć na miejscu był śmigłowiec, lekarz zdecydował się na transport poszkodowanego karetką od pogotowia. Życia mężczyzny niestety nie udało się uratować. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.